Pedofil to chyba najbardziej eksploatowane słowo w mediach, jeśli chodzi o krzywdę osób poniżej 18 roku życia na tle seksualnym. Można zauważyć, że każdy ma swoją indywidualną definicję. Jedna osoba uważa, że osoba interesująca się 17-latkami jest pedofilem, inna, że jeśli piszesz z 14-latką, to jesteś pedofilem, a nawet ojciec podglądający córkę w przedszkolu, jak się bawi, może zostać naznaczony jako pedofil. Słowo nie tylko jest pejoratywne, ale absolutnie obraźliwe i poniżające, a fakt, że ludzie go nadużywają, może krzywdzić przypadkowe i niewinne osoby. Po pierwsze, pomimo że mogłeś usłyszeć taką opinię, pedofilia to niezboczenie. Pedofilia to rodzaj parafilii. Zapytasz więc, czym jest parafilia? Parafilia, z greki para, obok, ponadto, oprócz, i filia, miłość. Zaburzenie preferencji seksualnych, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się specyficznych obiektów, osób, rytuałów czy sytuacji, nie będących częścią normatywnej stymulacji coś podobnego do fetyszu, tylko ten jest dodatkiem do aktywności, jak stopy lub kajdanki. A przy parafilii, satysfakcja jest bezpośrednio uzależniona od pojawienia się tych rzeczy. Wracając do pedofilii. Pedofilia to rodzaj parafilii, stan, w którym głównym lub wyłącznym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania. Pedofilia jest terminem seksuologicznym, nie jest terminem kryminologicznym ani prawnym. Nie możemy skazać człowieka za zaburzenie preferencji seksualnej. Nie oznacza to od razu, że każdy pedofil jest automatu złą osobą robiącą krzywdę. Pedofilów jest wielu i wielu z nich wstydzi się swoich preferencji, próbuje z tym walczyć i leczyć się u seksuologów i psychiatrów. Większość z nich jest całkowicie niegroźnych wobec dzieci, jedynie pewien procent dokonuje wobec nich świadomych aktów seksualnych. Działa na tej samej zasadzie jak zoofilia, nekrofilia, podofilia, tantofilia i inne filie. Powinieneś znać trzy główne parafilie, które podsumowują całe zjawisko. Tak więc, ponownie mówiąc, pedofilia polega na seksualnych preferencjach do dzieci w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania czyli poniżej 11 roku życia ale warto zaznaczyć, że każdy się rozwija w innym tempie. Nie ma tutaj sztywnych ram co do dnia i godziny. Istnieje również hebefilia czyli parafilia polegająca na seksualnych preferencjach dorosłych do kontaktów z osobami we wczesnym okresie dojrzewania, coś pomiędzy 11 a 14 rokiem życia. A trzecim terminem jest efebofilia, preferencja do osób w późnym okresie dojrzewania w wieku około 15-19 lat. W badaniach nad wykorzystywaniem seksualnym niepełnoletnich przez duchownych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że większość przypadków dotyczyła efebofilii, a nie pedofilii. Dlatego, jak dorosły chłop jest zainteresowany 14 to nie jest to pedofilia, tylko hebefilia. Jeśli dorosła kobieta próbuje się dobrać do 16 szesnastolatka, to nie jest to pedofilia, tylko efebofilia. Te trzy definicje powinieneś zapamiętać, które zamykają dyskusję. Pedofilia, hebefilia i efebofilia. Jeśli materiał pomógł Ci zrozumieć świat, to oceń, skomentuj i obejrzyj drugi raz, żeby utrwalić wiedzę, żeby w razie dyskusji móc zaorać ignoranta. Do usłyszenia w następnym materiale.